Mamy takie zadanie. Położenie cząstki poruszającej się po prostej jest dane równaniem. No i tutaj mamy zależność położenia od czasu, że s od t to jest t do 3 odjąć 9t kwadrat dodać 15t, gdzie t oznacza czas w sekundach, no i rozważamy tylko czasy nieujemne. Cząstka porusza się zarówno w lewo, jak i w prawo w czasie pierwszych 6 sekund. Jaka jest całkowita droga pokonana przez cząstkę? No, w czasie od 0 do 6. Ok, no to żeby rozwiązać dobrze takie zadanie. To trzeba przede wszystkim dobrze rozumieć, o co nas tutaj w ogóle pytają. Czyli zastanówmy się, co to jest ta całkowita droga. Co to jest ta całkowita droga pokonana przez cząstkę? Wiemy, że cząstka porusza się po prostej. Czyli na przykład wyobraźmy sobie taką poziomą prostą. No i czyli cząstka może się poruszać tylko w prawo lub w lewo. Czyli może być na przykład taka sytuacja, no to co teraz robię, to nie jest jeszcze rozwiązanie zadania. Tylko taki przykład. Czyli na przykład cząstka się przesunie w prawo. O 4 jednostki. No i wiemy, że może poruszać się zarówno w prawo, jak i w lewo, czyli na przykład może potem zawrócić i przesunąć się w lewo o 3. No to żeby podkreślić, że to jest w lewo, no najpierw minus 3, żeby wiadomo że to jest w lewą stronę, czyli w ujemnym kierunku. No i powiedzmy, że to już jest koniec jej ruchu. No to o ile zmieniło się położenie cząstki? W chwili początkowej znajdowała się tutaj, w chwili końco, końcowej znajduje się tutaj. Czyli położenie zmieniło się stąd, dotąd. Czyli o 1, czyli zmiana położenia jest równa 1. No i tę zmianę położenia jest bardzo łatwo odczytać z tego wzoru, no bo wystarczy wstawić do niego t równe 0, obliczyć położenie w chwili 0, wstawić t równe 6, obliczyć położenie w chwili 6, odjąć od końcowego położenia położenie początkowe i będziemy mieli zmianę położenia. No ale nie o to nas tutaj pytają w tym zadaniu. Nie pytają nas, jaka jest zmiana położenia, tylko jaka jest całkowita droga. No, i w tym przykładzie, który tutaj narysowałem, ta całkowita droga jest równa 7. Bo to jest długość całego tego toru ruchu tej cząstki, która porusza się najpierw w prawo o 4, potem w lewo o 3. Czyli w sumie przebywa drogę długości 7. No i widzimy, że ta droga będzie zawsze dłuższa niż ta zmiana położenia. No bo cząstka może zawracać wiele razy może poruszać się wiele razy w prawo, w lewo, w prawo, w lewo. No i musimy obliczyć właśnie długość całego tego toru. No dobrze. To był taki przykład, żebyśmy wiedzieli o co chodzi. Ja więc ja go wytrę, żeby nie mylił nam tutaj rozwiązania zadania. No i teraz musimy na podstawie tej zależności drogi od czasu, którą tutaj mamy, określić właśnie kiedy ta cząstka porusza się w prawo, kiedy w lewo i znaleźć długości tych odcinków odpowiednich. No może ja przepiszę najpierw zależność tej drogi od czasu. Czyli to jest t do trzeciej, odjąć 9. T kwadrat dodać 15, T. No i teraz jak z tego wzoru mamy poznać, kiedy cząstka porusza się w prawo, a kiedy w lewo? Może prędkość nam odpowie na to pytanie, no bo kiedy prędkość jest dodatnia, to znaczy że cząstka porusza się w prawo. Kiedy prędkość jest ujemna, to cząstka porusza się w lewo. Więc gdybyśmy wiedzieli, kiedy prędkość jest dodatnia, kiedy ujemna, no to byśmy wiedzieli, kiedy cząstka porusza się w prawo, a kiedy w lewo. A co to jest prędkość w takim razie? No prędkość to jest zmiana położenia w czasie. Czyli to jest pochodna położenia po czasie. No i tę pochodną tutaj bardzo łatwo obliczyć, bo mamy funkcję wielomianową, to to się łatwo różniczkuje. Pochodna t do trzeciej to będzie 3t kwadrat, odjąć 9 razy t do kwadratu, pochodna t do kwadratu to jest 2t, no i dodać 15 razy pochodna t, czyli razy 1. Czyli ta prędkość od czasu zależy w taki sposób, że tutaj mamy... 3t kwadrat odjąć 18 razy t dodać 15. Taka jest zależność prędkości od czasu. No i widzimy, że prędkość jest kwadratową funkcją czasu. W dodatku taką, że tutaj mamy dodatni współczynnik. No wiemy, że wykres funkcji kwadratowej to jest parabola. Jak tutaj współczynnik przy t kwadrat jest dodatni, to parabola ma ramiona skierowane do góry, czyli ta parabola będzie wyglądała jakoś tak. No i widzimy, że w tym obszarze prędkość będzie dodatnia, tutaj będzie ujemna, tutaj będzie znowu dodatnia. Jeżeli tylko znajdziemy te miejsca zerowe, no to będziemy wiedzieli, kiedy prędkość jest dodatnia, kiedy jest ujemna. No a żeby znaleźć te miejsca zerowe, no to trzeba rozwiązać takie proste równanie kwadratowe. Przyrównać tę prędkość do zera. No tutaj możemy podzielić wszystkie te współczynniki przez 3. To nam znacznie uprości rachunki. Czyli dzielimy obie strony równania przez 3. I dostajemy takie równanie wtedy. No i to już jest łatwo rozłożyć na czynniki. Bo tu będzie T odjąć coś, T odjąć coś. No i łatwo zgadnąć, jakie mają być te liczby. No bo ich iloczyn ma dać 5, a ich suma ma dać minus 6. Czyli tutaj musi być minus 1 i minus 5, jak łatwo się przekonać. No bo minus 1 razy minus 5 to będzie plus 5. No a minus 1 dodać minus 5 to będzie minus 6. Jak ktoś nie jest biegły w takim rozkładaniu wielomianów. Na czynniki to może zawsze obliczyć delta tej pierwiastki. No a my widzimy, jakie są rozwiązania. Rozwiązaniami jest t równe 1 lub t równe 5. Takie są rozwiązania tego równania, no bo żeby iloczyn dwóch czynników był równy 0, no to albo ten czynnik musi się zerować, albo ten. Ten się zeruje dla jedynki, ten się zeruje dla piątki. Dobrze, no to wiemy już, jakie są te miejsca zerowe. Ja teraz może narysuję troszkę większy rysunek, troszkę większy wykres tej paraboli. Tu będzie 1, 2, 3... 4, 5, 6, czyli tu jest 5, tutaj jest 6. Przypominam, że nasz ruch zaczyna się w chwili 0. W chwili 0 się zaczyna. No a kończy w chwili 6, czyli tylko pomiędzy tymi chwilami go rozpatrujemy, no i ten wykres paraboli wygląda jakoś tak, mniej więcej. No tu trochę nie trafiłem, no ale tutaj jest 5, tu jest 1. No i widzimy, że w tym obszarze. Prędkość jest dodatnia, tutaj prędkość jest dodatnia, no a tutaj pomiędzy tymi miejscami zerowymi prędkość jest ujemna. Czyli tutaj cząstka proszę się w prawo, w jedynce zawraca, zaczyna się poruszać w lewo, w piątce znowu zawraca i zaczyna się poruszać z powrotem w prawo. Czyli widzimy, że ten ruch składa, będzie się składał z trzech odcinków. Najpierw w prawo, potem w lewo, potem znowu w prawo. No i trzeba znaleźć położenia cząstki w tych czterech charakterystycznych chwilach czasu, kiedy coś tutaj się zmienia. To może taką tabelkę sobie zrobimy. Tutaj będzie czas, to będzie położenie w danej chwili czasu. No i te chwile charakterystyczne, interesujące nas, to jest chwila początkowa, czyli 0, chwila, kiedy cząstka zawraca, czyli 1, potem, kiedy znowu zawraca, czyli 5, i kiedy kończy się nasz ruch, czyli 6. No to w chwili 0 położenie cząstki to będzie po prostu 0. Jak wstawimy tutaj 0 do tego wzoru, to dostaniemy 0. Jak wstawimy 1, no to mamy 1, odjąć 9, dodać 15. 1, dodać 15 to jest 16, odjąć 9 to jest 7. Czyli jej położenie w chwili 1 będzie równe 7? Teraz trzeba wstawić piątkę do tego wzoru. No to może tutaj sobie takie pomocnicze obliczenie zrobimy, bo to nie jest takie łatwe, żeby to obliczyć w pamięci. 5 do trzeciej to jest 125. Odjąć 9 razy 5 do, do kwadratu, czyli 9 razy 25 to jest 225, i dodać 15 razy 5 to jest 75. Czyli ile to będzie równe? 125 odjąć 225 to jest minus 100. Dodać 75 to będzie minus 25. Czyli to położenie tutaj jest równe minus 25. No, a położenie w chwili 6 to ile to będzie równe? No, 6 do 3, no to ja może napiszę to tak, że to jest 6 do 3. Odjąć 9 razy 6 do kwadratu, dodać. 15 razy 6, no to akurat łatwo to obliczyć, bo to będzie 90. No a tutaj mamy 6 do 3 i 6 do kwadratu. Mogę tutaj wyciągnąć 6 do kwadratu przed nawias i tutaj mi zostanie wtedy 6, odjąć 9. Będzie mi to łatwiej obliczyć. Dodać 90, czyli to będzie 6, odjąć 9 to jest minus 3. 6 do kwadratu to jest 36, czyli to jest minus 3 razy 36. A 3 razy 36 to jest 100, 108, czyli to będzie minus 108, dodać 90, czyli to będzie minus 18. Czyli tutaj dostajemy minus 18. Tak wygląda nasza tabelka położeń. Że w chwili 0 położenie jest 0, potem mamy 7, potem minus 25, potem minus 18. No to możemy to sobie narysować. Tutaj mamy oś liczbową, no i powiedzmy, że to będzie jakiś schematyczny rysunek. Tutaj mamy 0, no więc najpierw cząstka porusza się od 0 do 7. W prawo się przesunie od 0 do 7, tutaj będzie 7. Następnie porusza się w lewo. Zaczyna od 7, kończy na minus 25. Powiedzmy, że gdzieś tutaj będzie minus 25. Czyli porusza się następnie od 7 do minus 25. No a potem znowu porusza się w prawo od minus 25 do minus 18. Tutaj powiedzmy jest minus 18. No to nie jest do końca w skali, ale chodzi mniej więcej o, o zaznaczenie, gdzie te punkty się znajdują. No to jaka będzie całkowita długość tej drogi? No trzeba znaleźć długość tych odcinków i je do siebie dodać. Czyli mamy tak: najpierw od 0 do 7 to jest 7. Potem. Od 7 do minus 25, to jaka jest długość tego odcinka? Trzeba od 7 odjąć minus 25, czyli 7 odjąć minus 25 to jest 7 dodać 25, to będzie razem 32. Czyli dodać 32 to jest ten odcinek. No i potem znowu w prawo od minus 25 do minus 18 to jest przesunięcie o 7 znowu. Jak odejmiemy od minus 18, Minus 25 to jest minus 18 dodać 25, to jest znowu 7. Czyli mamy 32 dodać 7 dodać 7, 32 dodać 14, to będzie 46. Czyli taka jest ostateczna odpowiedź na pytanie postawione w zadaniu. Że ta całkowita droga pokonana przez cząstkę będzie równa 46. Cząstka najpierw będzie się poruszała w prawo, potem w lewo, potem znowu w prawo, i ta całkowita droga przed nią pokonana będzie równa 46. No a zmiana położenia będzie równa minus 18, bo w chwili początkowej cząstka jest. W położeniu 0, w chwili końcowej minus 18. Ale pytali nas o całkowitą drogę i całkowita droga jest równa 46.